Ultra jest 2023. Zaczynamy świetne wydarzenie, event aut stuningowanych, stensowych, ale o tym opowiem Wam w środku. Zazwyczaj na takich eventach, nawet na parkingach stoją zajebiste samochody. Na wejściu od razu widzimy pierwszą furę, która jest bardzo znajoma w programie Hi-Fi. Lamborghini Aventador SVJ Roadster z wydechem Jintani. Ciekawy i wykręcający mocne liczby w moim programie. A tutaj stoi sobie w towarzystwie drugiego Aventadora SVJ. Takie golfiki też się znajdą. Kurczę, powiem Wam, tak smacznie to wygląda, że sam chciałbym mieć takiego. Carrera RSR z dwoma spoilerami. Szeroka w biederkach. To jest moja Supercar Blondie. To jest właśnie Stance. Bardzo mocno wybiegają poza obrys samochodu. Godnie się najeżdża na krawężnik. Oprócz tego widzę, że tytanowy chyba wydech. Widzieliście takie mocne hamulce kiedyś w Skodzie? Coś niesamowitego. Poszerzona MK Huracan i nowa odsłona poczciwego krzyka, czyli Kindly MW, jak on to też się... Kurczę, no dobrze to wygląda. Jaki wydech on ma! Ja cię super. Z reguły jak na takim evencie jest otwarta maska, to warto tu zajrzeć. No i tutaj jest nie inaczej. Cudowne dzieło sztuki. Zobaczcie, jak to wygląda. Można jeść z tego silnika. Drewniana piaska rozdzielca. Kurczę, no robi to robotę. No i bardzo ładna felga, trzeba pochwalić. To jest ciekawa forma marketingu rozdawania ulotek. Super, Anczko, dzięki wielkie. Mamy tu trochę amerykańskiego też stylu. Policyjny radiowóz. To jest cały osprzęt, którym rzeczywiście amerykańska policja śmiga. Zatrzymuje Was w Stanach taki samochód. Cóż to za maszyna? Najbardziej potężnie lotka wygląda. Zobaczcie, w porównaniu do mojej ręki tak wygląda spoiler. Niesamowity spoiler. Ja pierdzielę, jaka rura. Tutaj coś dla fanów japońskiej motoryzacji. No i Silvia. Niesamowicie piękny projekt. W ogóle samochód jest genialny do upalania. Cudowna E46. Najlepszą robotę robi ta maska. Coś niebywałego. O nie, tego się nie spodziewałem. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki dyfuzor. Widzieliście kiedyś furę, która driftuje z rowerem na dachu? Ajajaj, co tam się stało? Pięknie to wygląda. No i to jest samochód, który na pewno Wy, widzowie programu High Five, bardzo byście pokochali. Poszerzony Lamborghini Huracan. Niesamowity spoiler. Duże koła i jak Wam się podoba event? Świetnie, świetnie jest, naprawdę jest rewelacyjnie. Co jest dziwne? Aha, rzeczywiście. Kiedy dziewczyna zarysuje Ci auto i nie chce, żebyś się dowiedział, więc oklejaj je na szybko. I to są samochody, dla których głównie przyjechałem, czyli nowe auta, superkary, bardzo ciekawie zmodyfikowane, stuningowane. Lucek wygrał konkurs na najniższego psa z lotu. Największa gleba na evencie. Dobre, dobre. Co jest? Ktoś zrobił zdjęcie Challengera, ale super pamiątka. Ja jestem ogromną fanką Challengerów. Tak? Tak, ja po prostu jak widzę. Śmiało, usiądź sobie, wejdź do środka. Naprawdę można otworzyć drzwi i wsiąść. Dokładnie. To podoba się? Bardzo, ja. Jest mega. Trochę brudny, bo po trasie jestem akurat. Ale... Powiem Wam tylko jedno, ten samochód jest do wygrania w akcji. www.wygrajv8.pl. Kupuj e-booki i zgarniaj losy, które sprawią, że 1 lipca jeden z Was wygra to auto. Dodge Challenger to jest wymarzone auto, jak widać nie tylko mój wymarzony wóz i chciałem, żeby ten samochód trafił do Was, dlatego 1 lipca finał akcji. Wchodźcie na stronę, kupujcie e-booki, nie przegapcie tego. Zróbcie to teraz, bo potem może być za późno. Zapomnijcie i co będzie, stracicie wielką szansę. Więc jeszcze raz przypomnę www.wygrajv8.pl. Zagazuj trochę, zagazuj! Mogę sobie nagrać? Ja Cię nagram. Jeszcze raz. Tak impulsywnie. Pięknie! Ale to się niesie! www.wygrajv8.pl. Wbijajcie, kupujcie e-booki i zgarniajcie losy, żeby w lipcu wyjechać tym samochodem jako własnym. Daj mu trochę, daj mu trochę! Tak i puść! Max i puść! Max, podłogę i puść! O! Jeszcze raz! Miodzio! Dla takich uśmiechów warto dzielić się motoryzacją. Piona. Nie śpi, młody nie śpi. Piona podwójna. To niski wóz i rzeczywiście wygląda pięknie. Uda się? Nie. Ja cię sunę. Najistotniejsze jest to, jak ten samochód wygląda z tej perspektywy. Zobaczcie. Pięknie. No nie wierzę. Zobaczcie, co tam jest. Zobaczcie na glebie. To jest bardzo nietypowy widok. Skoro jest taka kolejka do jakiegoś auta, to znaczy, że auto jest warte uwagi. O kurczę. O kurczę.
jak wydech leci. Cały środek auta. Ale pomyślcie sobie, ile lat pracy musiał kosztować taki projekt, żeby go doprowadzić do takiego stanu, wymyślić w ogóle coś takiego. Zobaczcie, tak wygląda z daleka ten samochód. Niesamowite. No i to też piękne. Royalski samochód. Takich obniżonych limuzyn jest tutaj wiele, ale wybrałem wam najciekawsze. Co powiecie na taką Mazdę MX-5? Ciekawy Mustang poprzedniej generacji. Nie podobały mi się te auta ze względu na bardzo dziwny przód, ale ten, co prawda, koła ma świetne. God damn it! Zobaczcie, co tu jest. Honda NSX. A w zasadzie Acura. Tak samo ten GTR na powietrzu. Zobaczcie, jak to wygląda. Przecież tutaj ten karbon to jest dosłownie wysokość kartki papieru. Dwa obok siebie Skyliny. Wyglądają genialnie. Karbonowa maska, poszerzenia. Felgę też ma niezłą. Tu bardzo ładna felga Vossena w M4, najnowszej. Kurczę, ten kolor jest przepiękny. Moim zdaniem najładniejszy lakier, jaki kiedykolwiek widziałem w jakiejkolwiek M4. Przysięgam. Zobaczcie, jaka setka. Tutaj bardzo ciekawy projekcik. Nietypowy kolor. 718 Cayman. Obniżony. Ale to, co najbardziej wzbudza uwagę, to ten spoiler. Auto wygląda naprawdę nietypowo. Ciekawe, czy to ma jakąś funkcję praktyczną, czy tylko wizualną. 3, 2, 1, drop! Jest policyjny Opel. Kurczę, piękna Zetka. Bardzo, bardzo ciekawy samochód. Bardzo mocny tył. Dokładki Maxtona niezbyt mi się podobają, ale co do samego projektu, to no, rzeczywiście pasują. Cały czas śledzimy, oglądamy. A to bardzo miło. Które auto najbardziej ci się podoba? No wiadomo, że Challenger. Poważnie? Tak, ona się czai na wygraną. Tak, ja okropnie. Kurczę. To jest Ultrace w pigułce, dosłownie. Zobaczcie, pod jakim kątem jest ta felga, niesamowite. Przysięgam, że jak będę miał dziecko, noworodka, to przyjadę na Ultrace i położę go tutaj, żeby było jak w kołysce. No zobaczcie, jaki to byłby piękny widok. Zgarnę twojego Challengera. Powodzenia. Niesamowity projekt z cudownymi poszerzeniami. Tak wygląda wnętrze. No i maska. Robi robotę karbonowa. Jestem też ciekawy, czy takie samochody wam się podobają. A co sądzicie o tym spoilerze? To jest już Batmobil chyba. I tu na przykład ciekawy projekt. Ktoś zrobił sobie przyczepę własnej roboty, a tutaj Volvo, które je ciągnie. To są jeszcze te prawdziwe Volvo, szwedzkie. Coś dla fanów o starszym PESEL-u. Zgadnijcie, co to jest za samochód. Nie wiem, czy zgadliście, ale robi robotę i warty jest pokazania. Ciekawa Supra. God damn! Jak mi się podobają takie fury. Jest genialny. Robi robotę. No i to jest europejski odpowiednik Vipera, moim zdaniem. To znaczy, bryła jest bardzo podobna. Jeździ się podobnie. No i to jest Subaryna, którą bynajmniej Kajetan Kajetanowicz bym nie poleciał przez żadne szutry. Naprawdę STI jest godny uwagi. Niesamowicie wygląda ten samochód. Aż zrobię mu zdjęcie na Instagram. Na wejściu do drugiej strefy żegnają nas Audiole. Witają Audiole, ale to, co chciałem wam pokazać. Zobaczcie, jaka piękna F8 od Hydry. Genialna robota. Naprawdę kolorystycznie też świetnie. Kurczę, no i robi wrażenie. Obok Ferrarki Lamborghini Aventador S Roadster z Liberty Walkiem. To jest jeden z 50 na świecie w poszerzeniach z pięknym spoilerem i bardzo ciekawym, nietypowym oklejeniem samochód. Genialna fura, jeśli chodzi o fabryczną jego wersję. Tutaj też specjalnie zaprojektowana felga do tego projektu. Auto jest motoryzacyjnym odpowiednikiem F16. Wydech musi tu robić robotę. To jest też gruby wóz. Niesamowity. Jeden z kilku na świecie. Niedługo będziemy go oczywiście nagrywać. Techart jest jednym z najgrubszych projektów tutaj i uważam, że zasługuje na bardzo gromkie brawa. To jest dzieło sztuki. A tutaj Skyline R34. Samochód kultowy, wyróżniony na podejście, czyli jeden z głównych obiektów westchnień dzisiejszego zlotu. Polit jeszcze jeździ autonomicznie, sam bez kierowcy. My nim nie sterujemy, on sam podejmuje decyzję, gdzie jedzie. Waży 245 kg. Druga jednostka elektryczna, rozwój poprzedniej, poprawione największe błędy, wyniesiona nauka. Cały elektryk, tak? Tak, jest to furę. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Rozpędzimy furę, rozbijemy bank. Felgi będą bardzo warte uwagi. Zobaczcie, Wojcen zaprojektował takie coś do tego auta. Bardzo znana z Instagrama M3 w Touringu. Coś dla fanów japońskiej motoryzacji RX7.
na niezłym spasie. To pewnie Twin Turbo, jak już widzę Sportmail, to myślę sobie, że to Erusa ma Twin Turbo. Zobaczcie, jaki nietypowy projekt tej felgi tutaj widzimy. Niesamowita sprawa. M3 CSL, ciekawe czy oryginalna, ale ciekawy lakier, niesamowity. No tutaj to jestem zagięty, nawet nie wiem co to jest. Czy to jest jakiś model Porsche? Samochód dragowy wręcz. Ja bym dał, żeby poczuć jak się siedzi w tym samochodzie, jak się nim jeździ. Musi być bardzo ciekawe przeżycie. Czy to jest BMW M1? Nie. Nie wierzę. Ja pierdzielę. It's an original M1 Pro car, yeah? Really? Oryginalna M1. Ja cię sunę. Cieszę się, że go widzę na oczy. To jest jakby ten event. A tutaj obok kolejny rarytas. Dzieło sztuki. A tutaj 928. Podoba mi się ten wóz. Gdzie w oryginale mi się mało podobają. Auto tak niesamowite. Cześć. Dobrze jest? Dobrze jest. Coś nieziemskiego. Ja nic nie będę mówił, tylko po prostu pokażę wam. Pokażę wam te dzieła sztuki. Obniżona 911 turbo na rotiformach. Podoba mi się, jak właściciele tuningują w ten sposób swoje Ferrarki. Zobaczmy, co tu się ukrywa. Bardzo ciekawy projekt. Takim samochodem kiedyś przejadę Afrykę. Kurde! A może by taki projekt zrobić? O kurde. W tym momencie totalnie cofam swoje zdanie. Jest grubo. Ja już chyba wiem, kto będzie zwycięzcą tegorocznego Hill Trace. Niesamowite, niesamowite. Kolorystycznie też jest ciekawie. Tutaj z kolei cała maska otwarta. GTR R35. Przy okazji piękne opony, pełne sliki. Auto na pewno trzyma się drogi. A kiedy widzicie to z tyłu samochodu, to już wiecie, że nie ma przelewek. No a tutaj coś, czego nigdzie nie zobaczycie. Cały front skutego karbonu. Każdy element w zasadzie, no tylko lampy zostały oryginalne. Kolejny NSX, pięknie to wygląda. Dwa wydechy skierowane w obie strony. Tutaj przedstawiciel Hellcatów. Bardzo ciekawe Audi TT. Takie projekty też mają tutaj powodzenie. Odrestaurowany w nietypowy sposób. Zobaczcie, jaka ona jest poszerzona. To jest Supra, która jest 50 metrów ode mnie. To jest coś niebywałego, jak głośny jest ten wydech. Gdyby zrobić z tego basen, ciekawe ile pań zniechciłoby się tutaj na pakę w bikini. Tu z kolei kolejny ciekawy Japończyk. Bardzo ładne są te samochody, naprawdę Ultra jest trzyma poziom. Tutaj bardzo ciekawa sztuka z otwartym silnikiem. RX7 w ogóle też często są tuningowane, wiadomo z jakich względów. Kolejna Acura. Cudowne są te Japońce, naprawdę. Wszystko jest skórzane? To jest wasz samochód? Nie. Nie wiecie, czy to jest skóra? Skóra, no. Cały samochód w skórze. Aż niesamowite. Jest i auto Cinka, które odebrał w końcu swoją Audicę. Te dwa RS. Choruję na te auta, naprawdę są przecudowne. Kto powiedział, że Japońce muszą być sportowe? Yakuza to chyba takimi jeździła. Zobaczcie, jak to wygląda. Podane sushi, kawka. Szampan i dziewczyny. Kolejny Lexus z jasnym wnętrzem i na wielką uwagę zasługuje ta gałka zmiany biegów. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. Na szybie katana Lexus ISF. Te ISF-y naprawdę są piękne. Klasa sama w sobie, to żeby zobaczyć to auto na żywo. Zresztą, jak widzicie, wielu ludzi podziela moje zdanie. No i to są największe atrakcje aut elektrycznych. To, że można sobie pograć i otwierać drzwi. Może dla odmiany odpalimy Raptora. Jest. Ale ja takiego głośnego nie mam. Ty, no ciekawą koszulkę masz. Dziewczyna też fajna koszulka. Zabieram jedną. Tutaj bardzo ciekawe Mitsubishi Eclipse. Karbonowa maska. Robi robot. Tutaj też ciekawe egzemplarze na zewnątrz. Golf GTI. A tutaj łotewskie rejestracje, ale wbrew pozorom wygląda na ruski styl. Czyli dywany. Auto na dywanie pod kocem trzymane. Takie auta chcemy widzieć na takich eventach. Zobaczcie, co to jest za projekt. Przyjrzyjmy się z bliska. W ogóle bardzo nisko. Tą glebę to już chyba ciężko przebić. Auto wyciągnięte ze złomu i przewieziony na racizm. To jest prawdziwy gentleman. Niesie buty swojej ukochanej. Cudownie. Piękna Jetta z kołami od Porsche. A tutaj mamy E-klasę z 2JZ-em.
z manualną skrzynią biegów i prawie 700 koni. Piękne C63 AMG, cudowny kolor i fajnie, że jest pięciodrzwiowy. To jest wartość dodana, bo z reguły kupety są tuningowane. A tutaj kameleon. Zobaczcie, ta Z-ka w tym zmieniającym się, mieniącym się kolorze naprawdę robi wrażenie. Z kolei tu Jack Daniels Engine, a tutaj Lowrider. Czy to jest oryginalny Black Series? Nie, chyba nie. Obok różowe Lambo Huracan. Ciekawy duet. To Ferrari z kolei ma bardzo piękny środek. Jest niesamowity. Są też dziewczyny. Dziewczyny są i jest Wasyl. Jest Wasyl, pozdrawiamy. Wasyl zawsze przy dobrych widokach i samochodów oczywiście. I tak właśnie wyglądał Ultrace 2023. Przypomnę też o akcji www.wygrajv8.pl. Jak obejrzałeś do tego momentu, no to wbijaj na tą stronę. Masz wszystko w opisie, w przypiętym komentarzu. Jeden z Was wygra ten samochód. Kupuj e-booki, zgarniaj losy i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.